Pamiętam, jak kiedyś sobie kupiłam królika. Poszłam, zaniosłam 50 zł do zoologa, wróciłam z królikiem. Oczywiście awantura na 100 fajerek, tragedia. Dziecko przyniosło królika, co z tym królikiem teraz zrobić? Nie, moja mama była wściekła na mnie. I wiesz, co się wydarzyło? Po ponad roku ten królik mi zdechł. Ja sobie myślę, kurde, to po mnie, to ona się nie zgodzi na drugiego królika. Jak to zrobić? I tamten był czarny, to i taką białą krawatkę. Ja przeleciałam wtedy wszystkie sklepy zoologiczne w Rzeszowie, żeby znaleźć podobnego królika. I znalazłam podobnego. Nie identycznego, ale był podobny. Tylko ten mój pierwszy był taki czarny, faktycznie czarny jak smoła, a ten drugi był czarny i miał taki srebrny nalot tutaj na plecach. No i mieszkał tam ze mną parę tygodni i tak kiedyś moja mama... A co ten królik jakiś taki szary się zrobił? Wiesz, mamo, ty jesteś w ogóle ignorantką, ty się w ogóle nie znasz, one tak zmieniają się w zależności od pory roku. No, dobra, dobra. Ty mi powiedz... Jak wczoraj poszły, to były zawody, co to było? Bo wystawa psów w Pruszkowie. Pod Warszawą? Pod Warszawą. I? I poszło świetnie. Dobra, że teraz widać chociaż trochę? No, trochę się bałam, jak tam jechałam, bo jechałam z moim prezentem urodzinowym. Dostałam od męża psa, którego sobie wymarzyłam, przyleciał do nas ze Stanów. Tak. Serio? Tak. Ty, która prowadzi hodowlę psów, dostałaś jako prezent psa. Tak. Ale to było takie, wiesz, moje marzenie. To był taki wyszukany piesek, wyczekany. Generalnie rasa pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, więc tam hodują najlepsze psy. I my też się chcemy zbliżyć do tamtejszego wzorca. A z ciekawości, co to za pies był? Jaka to rasa? Taka, jaką hodujemy, bo to wszystko... Tak samo? Tak. Tylko to jest chłopak. Do tej pory mieliśmy same dziewczynki, to jest chłopiec. Okej, ale to też jest pod kątem krzyżowania? Tak. Wariatka. To właśnie nowe geny nasze przyleciały do nas ze Stanów i mam wielkie nadzieje co do niego. Wiesz co, miało się to inaczej zacząć, ale zaczniemy to właśnie tak. Moim i Państwa gościem jest Patrycja Magda Sęp, tak? Tak. Patrycja, na początku standardowo jak zawsze. Czym się zajmujesz, kim jesteś? Jestem lekarzem weterynarii i hoduję też psy rasy owczarka australijski. Ze zwierzętami jestem związana praktycznie od zawsze. Inne dzieci się bawiły lalkami, bawiły się w mamę i woziły je wózkami, a ja zawsze, dla mnie to była po prostu nuda zabawa, ja wiecznie gdzieś tam byłam ze zwierzętami i tak mi zostało. Tak ci zostało. A zacznijmy też, od jak dawna pracujesz w weterynarii? Wiesz co, dobre pytanie, bo przez dwójkę dzieci miałam trochę tych przerw, no ale już jakieś 5 lat. 5 lat. Jak to się zaczęło? Praca czy weterynaria, czy... Weterynaria. Dlaczego ten zawód? No już ci powiedziałam na samym początku, że ja gdzieś zawsze krążyłam wokół zwierząt i ja sobie nie wyobrażam tak naprawdę chyba pracy z ludźmi. Chociaż weterynaria po części też jest praca z człowiekiem, w końcu zwierzak nie przychodzi do gabinetu sam, prawda? Ale zawsze chciałam robić coś ze zwierzętami. Ja nie widziałam dla siebie innej drogi. Kilku lekarzy znam i większość z nich twierdzi, że praca ze zwierzętami jest super, ale praca z właścicielami tych zwierząt już nie. No to już jest cięższy temat faktycznie. Jest coś w tym? No tak, no bo wiesz, nie zawsze da się temu zwierzakowi pomóc, nie zawsze idzie to tak, jakbyśmy chcieli. Klienci są różni. Do tego też na pewno dochodzą emocje, jak nie idzie zgodnie z założeniami. No i często, gęsto to lekarz jest winny finalnie. Jak się tak nasłucham od Was, to wiem, że też koszta leczenia wywołują różne emocje, bo dla jednej osoby wydać dla swojego przyjaciela, którym jest pies, kot, świnka morska, szczur, whatever, to cena nie gra roli, a dla innych osób no proste wysterylizowanie psa, kota, to jest olbrzymi wydatek i oni woleliby, nie wiem, takie zwierzę pozbyć się, bo już nie powiem brutalnie. Na szczęście nie miałam takiego przypadku i nigdy nie chciałabym mieć, ale wiem, że tak się dzieje. No uważam, że jak już się decydujemy na zwierzaka, to zakup nawet psa rasowego to jest tak naprawdę szczyt góry lodowej, bo
kupić psa, czy tam konia, bo tak też o koniach często się mówi, no to jeszcze pół biedy, ale potem to utrzymać i mieć jakąś taką poduszkę finansową, co gdy ten zwierzak nam zachoruje, to są dopiero koszty. Więc myślę, że każdy właściciel zwierzęcia powinien gdzieś tam mieć z tyłu głowy, że trzeba się z tym liczyć i trzeba być przygotowanym. Co do koni, moja trenerka zawsze to powtarza, że konie wcale nie mają końskiego zdrowia, prawda? Prawda. Zależy jakie są takie konie, jak na przykład hucuły, które tyją z powietrza i co mu nie rzucisz, to on wiecznie jest okrąglutki i nic tam za bardzo nie potrzeba w niego inwestować. Świetnie sobie radzi w stajniach wolnowybiegowych. Żadne warunki nie są mu problemem, więc... ale tak, są chorobliwymi zwierzętami na pewno. Jak zaczęłaś o koniach, to możemy... Może fajniej będzie jako taką inaugurację na rozmowę o tych koniach. Ty jeździsz? Długo jeździsz? Długo. Długo. Chyba na pierwszy obóz jeździecki pojechałam w wieku 10 czy 11 lat. To za bajki. Za bajkę do tej pory istnieje. Pewnie wiele osób tam zaczynało z jeździectwem. No i zaczęło się od obozów. W ogóle moja mama jest była akrobatką, ma zespół taneczny i ona zawsze pchała mnie w tym kierunku. A ja miałam inny na to pomysł, ja chciałam robić zupełnie co innego. No i dopiero jak byłam troszkę starsza i mogłam się wypowiedzieć i też postawić rodzicom, dopiero wtedy zaczęłam taką prawdziwą przygodę z końmi. Wydzierżawiłam swojego pierwszego konia. No i tak to jakoś się potoczyło. Potem przerwały to niestety studia. Po studiach kupiłam swojego konia, ale teraz okazało się, że jak mam konia, to z kolei nie mam czasu. Jak i to w moim jest życiu. Przykre. Ja też mam tak, że albo mam pieniądze i nie mam czasu, albo mam czas i nie mam pieniędzy, tak, i się koło zamyka. Tak jest. Mówisz, że pochodziłaś ze sportowej rodziny. Wiem, znam twoją mamę. To jest raczej wymagająca osoba, której chyba niełatwo jest sprostać tak na co dzień. Doskonale to ująłeś. Nie, tak jest. Pozdrawiam moją mamę. Tak, pani Jolu, dzień dobry. Jako córka tak wymagającej persony, jak ty wspominasz swoje dzieciństwo? W jaki sposób to cię ukształtowało? Zaskoczyłeś mnie tym pytaniem. Bo nie wiem teraz, co powiedzieć, żeby... Bo mieszamy teraz wątki. Zaczęło się od tylu ciekawych tych wątków, wąteczków, że trudno mi wybrać, więc tak... Wiesz, bo potem moja mama to może oglądać i nawet nie chcę, powinna, żeby ona się poczuła jakoś niesprawiedliwie oceniona przez córkę. No, nie było łatwo. To ja nie byłam takim dzieckiem, które co sobie wymyśliło, to dostawało. Byłam dość krótko trzymana na pewno, miałam mnóstwo obowiązków. To co o czym ci powiedziałam, ja całe życie chciałam jeździć na koniach, a moja mama bardzo chciała, żebym ja poszła jej śladami i poszła w akrobatykę. Do akrobatyki się na szczęście nie nadawałam, więc zapisałam jej do zespołu tanecznego. No i uczestniczyłam brałam udział w tych zajęciach przez dobre kilka lat, siedem, osiem, chwilę tańczyłam. No ale jak już byłam nastolatką, miałam te 16-17 lat i zerwałam się ze smyczy, to na przykład potrafiłam nie dojść na trening, a w tym czasie pojechać sobie dwoma autobusami z przesiadkami do Zabajki, do koni. No gorzej było, jak to się wydało. To dopiero. Okej, czyli te zajęcia taneczne to nie były prowadzone przez twoją mamę? Nie, to był zupełnie inny zespół i byłam, mama zapisała mnie tam, jak byłam małą dziewczynką, jak miałam 8 lat i początkowo nawet mi się to podobało, wiesz, bo tam były dzieci w moim wieku i tam były wyjazdy takie wakacyjne, więc to było fajne. No ale wiesz, im jesteś starszy i masz tam jakieś swoje pomysły w głowie, tym gdzieś tam próbowałam się wycofywać z tego tańca, ale ciężko było z moją mamą. No tak, no po prostu uciekałam z treningów tanecznych i jeździłam sobie do stajni. Czyli to było troszkę takie odbicie zazwyczaj, jak ktoś jest wychowywany taką żelazną dyscypliną, to próbuje znaleźć sobie gdzieś ujście
No, tak jest ten moment, gdzie takie dziecko zrywa się z łańcucha, prawda, i wtedy robi jakieś głupie rzeczy. Ja tak miałem z kościołem, zawsze musiałem chodzić do kościoła, żeby nie wiem co. No i wiadomo, jak się to skończyło. Już teraz to nie chodzę i to już długo. A jak się to skończyło? No, że nie chodzę. Aha, to jest ten koniec. Dobra, to nie wiem. Ja myślałam, że coś gorszego się wydarzyło. Nie, no, nie wiem, czego tu oczekiwałaś w tej odpowiedzi. Dyscyplina, taki rygor, jeżeli chodzi o trenowanie, to na pewno wykorzystywałaś też w jeździe konnej. Ja też jeżdżę, to wiem, że okiełznać te bestie to wcale nie jest tak łatwo. Zresztą moja trenerka Magda jutro będzie, nie jutro, wtorek będzie nagrywała ze mną podcast, to o tym się szerzej wypowie. Ale ze swojej perspektywy chciałbym opowiedzieć, że myślałem zawsze, że siadasz na koniu i jedziesz na koniu. Nie możesz tak myśleć do tej pory, wiesz? A to, kurde, ja mam 1,90 m wzrostu. Pierwszy raz, jak siadłem na konia, to byłem przerażony. Po pierwsze, perspektywa się zmieniła strasznie wysoko. Po drugie, to bydle, to waży ponad 0,5 tony, to się rusza. To nie ma kierownicy. I no, te pierwsze miesiące, za każdym razem, już wsiadając na konia, to się upociłem ze stresu. Wiesz? Ale ty już, z tego co ja wiem, to ty już kilka lat jeździsz, to już wiesz, jak to wszystko działa. Tak, już teraz jest mi dużo łatwiej, teraz mam chwilową przerwę, bo ja zawsze jeździłem z moim synem, ale mój syn jest na etapie buntu młodzieńczego, więc... A to go akurat rozumiem. Pewnie chce coś innego, prawda, niż jeździć konno. Właśnie o to chodzi, że on chce jeździć konno, tylko chyba nie ze mną, bo to bardziej chyba o to chodzi. Więc na razie czekam, aż mi Magda powie, że dobra, Maciek, wróć, pojedziecie sobie razem, na razie Antek jeździ sam. Aha. Czyli syn dalej jeździ, ty po prostu masz przerwę, tak? Tak, ja mam przymusową przerwę. Okay. Które imię zakręciłeś, bo chciałem jeszcze o tych koniach. Jak pierwszy raz wsiadłaś na konia, miałaś takie emocje jak ja, czy raczej wręcz odwrotnie? Wiesz co, ja siadłam pierwszy raz na konia, jak miałam chyba 6 lat i w ogóle to były najwspanialsze niedziele. Ja ich nie zapomnę, jak rodzice zabierali mnie po obiedzie do zabajki i tam się płaciło 5 czy 10 zł i pani cię oprowadzała na kucyku czy koniku dookoła ośrodka. Więc ja będąc w tym wieku, to wiesz, to dziecko nie ma takiej świadomości, że coś się może stać, że ten koń się może spłoszyć, że można z niego spaść, więc no, dla mnie to była super sprawa. I może przez pryzmat tego, że to się w ten sposób zaczęło i w tak młodym wieku ja byłam z tymi końmi zaznajomiona, no później było mi łatwiej. Tak było też u naszego Antka, on zaczął chyba w wieku chyba 7 lat i nie czuł w ogóle strachu. Jeździł, już nawet zaczynał galopować i w pewnym momencie, jak zaczęło się dojrzewanie, pojawił się strach. I cofnęło się to bardzo, bardzo mocno technicznie. Na szczęście odbiło i teraz jest znowu fajnie i czerpie z tego przyjemność, ale kurde, taka ściana się pojawiła. Nie, a coś się stało? Spadł, nie, on spadł kilka razy, ja też zresztą kilka razy spadłem, to jest dziwna w ogóle tradycja u koniarzy, że jak się spadnie, to jak ktoś widzi, to trzeba stawiać albo flaszkę, albo czekoladę. Bez sensu. nigdy o tym nie słyszałem i poczułem się tak troszkę... I co, nosiłeś? Tak. Wręcz zmobilizowałem się, żeby nie spadać z tego konia. To honorowo. Kurde. Honorowo, że nosiłeś. To są takie wątki, które mi się pojawiają. Kolejna rzecz. Ja nigdy nie traktowałem koni jako takich odseparowanych stworzeń, które mają różne humory. Bardziej sobie myślałem, koń to koń. Siadasz, jedzie i już. A tu się okazało, że ta ma takie fochy. Tej jak się podejrzy do tylnej nogi, to kopie. A ten głową trzepie podczas jazdy, a ten sobie nie da wyczyścić tego i tego. I ja naprawdę zgłupiałem, bo ja jako laik nie podejrzewałem. Całe życie chciałem mieć konia, całe życie chciałem jeździć na tych koniach, no ale nigdy nie mogłem. A teraz to jeżdżę, ale zacząłem się bać trochę. Dopiero teraz zacząłeś się bać? Już chwilę jeździsz i dopiero teraz zacząłeś się bać? Tak, no może jak raz tak spadłem dość mocno i sobie rozciąłem nohala o kask, no bo trochę tam wyłupiłem. To było przez parę takich jazd stresująco. A jak było z twoimi? Poleciałaś parę razy, miałaś jakieś kontuzje? Pewnie. A nie, o dziwo nie. Poza tym, że się parę razy potukam, to nic sobie nigdy nie złamałam i jakoś z tego nawet wychodziłam bez większego uszczerbku, ale też leciałam w drągi jak długa. Bo ty skakałaś, nie?
No coś tam skakałam, wiesz, to nie był żaden wielki sport, ale tak, bardzo to lubiłam. Ale powiem ci, że teraz jak, nie wiem, wydaje mi się, że to jest po urodzeniu dzieci, ja się trochę bardziej boję takich rzeczy. Ja się boję cały czas. Podziwiam, jak ktoś umie skakać, bo dla mnie takiej półmetrowa tabelka zawieszona to już jest moje max. Ja już wiem, że on tam wjedzie, to wywróci się, ja przekoziłkuję. A przecież jeźdźcy prawdziwi, tacy jak ty, to potrafią naprawdę wysoko to przeskoczyć. No ja nie jestem aż takim prawdziwym miejscem, ja nigdy takich przeszkód, aż takich, jak pokazałeś, nie pokonywałam. No jest to fajna sprawa, na pewno jest to ciut więcej adrenaliny niż jak się jeździ po płaskim. Chociaż po płaskim jest miło i bezpiecznie. Myślę, że pod tym względem to chyba odziedziczyłaś geny swojej mamy, że ciągnie do tej adrenaliny, nie? No, skoro uważasz, że moja mama też lubi adrenalinę, to tak. No tak mi się wydaje, a albo ona wzbudza adrenalinę wśród innych. Chociaż nie, masz rację, ona też to lubi. No, widzisz, jak twój koń się nazywa, bo nie mówi się, że koń się wabi, nie? Brightness. Brightness? Jak jasność. Nie pytaj się, skąd ja to wzięłam, bo ja to w ogóle gdzieś odgapiłam, zobaczyłam w internecie, strasznie mi się spodobało i nie ma to żadnej większej historii. A to jest klacz, koń, to pałach? To jest klacz. Klacz. Klacz, tak. Czyli ma humory. Jest jeszcze dzidziusiem, ma dopiero 2 lata, ale... Aha, czyli jeszcze nie zajeżdżona. Jeszcze nie zajeżdżona. Kurde, to jest kolejna rzecz. Ja nigdy nie myślałem o tym, że konia jak sobie kupisz, to na przykład na nim kilka lat nie pojeździsz. No tak, zależy w jakim wieku go kupisz, bo tak, no, jak masz takiego dzieciaka jak ja, no to jeszcze 1,5-2 lata przed nami, zanim... Ty go kupiłaś będąc w ciąży? Ja go wyhodowałam. Wyhodowałaś z innego konia. Tak. Zaraz po studiach kupiłam... zaraz po studiach kupiłam sobie klacz. I myślałam, że już zawsze będziemy razem i że to ona będzie takim moim docelowym koniem. Ale finalnie ją zaźrebiłam, urodził nam się źrebaczek i... No i mąż postawił mnie przed faktem tego, że on już dokonał decyzji, jeden koń musi niestety odejść. No i stwierdziłam, że chyba rozsądniej będzie sprzedać starszą, a młoda niech sobie dojrzewa, a tym bardziej, że teraz ja nie mam czasu na jeździectwo, akurat jak sobie dojrzeje, będzie gotowa, to może i ja też będę miała trochę więcej czasu, aczkolwiek teraz, no nie wiem, czy to tak będzie. Jak często bywasz, żeby ją doglądnąć? No 2 razy w tygodniu się staram, czasami mi nie wychodzi, ale ona mieszka w bardzo fajnym miejscu, tam właścicielka i dogląda, dba o nią jak o swoje, więc jestem spokojna. Twoim zdaniem konie tęsknią? Na pewno są związane ze swoimi właścicielami, tym bardziej jeśli taki właściciel odwiedza swojego konia codziennie. Ale czy mój za mną tęskni? No, nie sądzę. Nie sądzisz. No dobra, to troszkę wzięliśmy od tych koni, zaczęliśmy. Wróćmy do owczarków, dobrze? Do piesków. A proszę cię bardzo. Jak się nazywa wasza hodowla? Od kiedy istnieje? Epic Stride. I istnieje od 7 lat. Okej. Okay. Jak wpadłaś na ten pomysł? A to też było związane z końmi, bo mój ówczesny trener przyjechał kiedyś do stajni z taką małą, czarną, puchatą kuleczką i na początku myślałam, że to border collie, bo jeszcze też tak nie siedziałam w tych rasach. No i dopytałam, że to jest owczarka australijska i potem zaczęłam czytać, śledzić. Internet już był, wszystkiego się można było dowiedzieć. Tak, i od tamtej pory sobie zamarzyłam, że ja też koniecznie chcę sobie sprawić takiego pieska. Nawet w tym celu pojechałam z koleżanką w wakacje między bodajże 2. czy 3. roku weterynarii. Pojechałyśmy do Niemiec pracować, jeździć konie, pracować przy koniach i w ten sposób między innymi zarobiłam sobie tego pieska. I kupiłam Holly, którą dobrze znasz, bo jest z kolei mamą twojego pieska. Tak, to prawda. Kurde, nie wiem, czy się mam zacząć rozwijać na temat naszego pieska. Może nie, może to za chwilę. A pamiętasz wasz pierwszy miot? Tak, ja pamiętam swoje wszystkie mioty. Jeszcze mi nie mów, że wszystkie szczeniaki po miotach pamiętasz. Jakbyś mi dał chwilę czasu, to pewnie bym znalazła. To w papierach jak się nazywał? Kto? Nasz
Pies w papierach, bo inaczej się nazywa teraz, a inaczej jak w papierach. To teraz mi dałeś zadanie. Miodu na pewno na H. No tak, to prawda. Nie jakiś heartbreaker? Miał wpisane Happy Chappy. O, sami wymyśliliście to imię. Powiedziałaś, że można, tylko... Tak, można. A dlaczego on musiał być na konkretną literę alfabetu? Dlatego, że każdy miód musi być na daną literę alfabetu. Mhm. I niektórzy idą sobie za literkami alfabetu, a ja jestem trochę bałaganiarz, więc ja co mi tam wpadło do głowy i dlatego te nasze miody są ABC, potem był tak jakiś H, potem z kolei, no generalnie nie po kolei, ale tak, każdy miód ma swoją literkę i szczeniaki, przynajmniej rodowodowo, muszą ich imiona zaczynać się na nim. I kupiłaś tą wariatkę, nie? Holly. Kupiłam Holly, tak. Właściciele szczeniaków z pierwszego miotu często się do ciebie odzywają? Przez pierwsze 2 lata często się do mnie odzywali. Tak? A dlaczego? Z różnych powodów. Niektórzy po prostu chcieli zachować jakiś kontakt. Mhm. Niektórym sprawiało to przyjemność, że mogli mi podesłać swoje zdjęcia, jak te maluchy rosną i co tam z nimi robią. Akurat ten... Pierwszy miód trafił w ręce takich ludzi, którzy nie raczkowali w kynologii, więc sobie poradzili w jak większości. Ja? Znaczy, ja byłem z tych, co sobie nie radzili. Ale sobie finalnie poradziłeś, no trochę to trwało, tak. Ale... No. 3 lata pracy dzień w dzień. To jest dla mnie takie pocieszające bardzo, że pytając... czy Michała, czy ciebie, to wiem, że ten charakter to nie miał tylko nasz pies, tylko że jednak cała linia tych psów z Holly na początku była taka toporna i że trzeba było faktycznie dużo, dużo, dużo pracy w to włożyć. Co ciekawe, ja myślałem, że wszystkie osi takie są, ponieważ zanim zdecydowaliśmy się na tą rasę, zrobiliśmy research. Nasi znajomi wszyscy mówili, zastanów się. Może nie, może to nie jest pies dla ciebie. Czy ty wiesz, w co się pchasz? Także słuchając to, nakręcało mnie to tylko bardziej i bardziej. Ja sobie nie dam rady. No i przyszła ta taka piękna kuleczka. Jeszcze miał ten taki meszek szczenięcy. Kurde, tylko ta kuleczka po 3 czy 4, nie, no po pół roku powiedzmy, jak urosła, to zaczęła wydzierać wełnę skalną ze ściany, obszerać karton gipsy, linoleum potrafił wydrzeć nie wiadomo skąd, no i pojawiła się ściana. Po prostu wtedy, gdzie to Agnieszka chciała psa, ja nie chciałem wcale psa. Musiałem wziąć to jakby na klatę i zacząć się uczyć tych różnych rzeczy związanych z behawiorystyką, tak? Z wychowaniem to behawiorystyka. Co? Ze szkoleniem. No, ze szkoleniem. Także było wiele problemów. Zaczynając od ciągnięcia na smyczy do nieprzytomności wręcz. Ciągnął, dusił się, spadał, budził się, ciągnął dalej i... Nie wiem, co bym musiał podstawić, jakieś sanki, nie wiem, taczki, to może bym się uspokoił przez no, takie rzeczy, że zaczął stróżować dom, że w domu dla wszystkich był super, zresztą sama się przekonałaś. Tak, pamiętam, jak mam go zaszczepić, mnie pytał. Tak. A jak ktoś obcy przyszedł, to od razu skakał agresja. Kurde, no dużo rzeczy poczytałem, dużo rzeczy poglądałem. A wiesz, co najbardziej mi się przydało? Rady Cesara Milana. No ja wiem, że to jest ponoć kontrowersyjne, natomiast praktycznie najbardziej się sprawdzały w przypadku tego konkretnego osobnika. I dzięki temu też się nauczyłem, że jak przychodzą goście, to jak wy przyszliście, to się psa nie trzyma za obroże, bo to jest szczucie psa i wtedy on cię tym bardziej zaatakuje. Tylko, że ja muszę wejść, wprowadzić was do domu, pokazać jemu miejsce odpowiednie i wam odpowiednie miejsce. O, to będzie pytanie do ciebie. One wszystkie mają taką naturę do zaganiania ludzi w odpowiednie miejsce w domu? Nie. Czyli... Nie wszystkie. Ale wracając jeszcze do mojej Holly. No tak, kupiłam Holly. Sama sobie ją wybrałam, sama wybrałam rasę, sama wybrałam hodowlę. I ja też, tak jak ty, na początku myślałam, że no kurde, one takie są. No, to, że ona jest reaktywna i to, że ona jest głośna i wokalizuje i w ogóle bardzo dużo dyskutuje,
Gadają strasznie, no. Cecha tej rasy. No trudno, no takiego sobie wybrałam sama na własne życzenie, więc no teraz muszę sobie z tym poradzić. No ale jak do naszego stada dochodziły coraz to nowe psy, to się okazało, że one nie wszystkie takie są i nie muszą takie być. Więc tutaj naprawdę raz, że specyfika rasy, ale jeden od drugiego osobnik naprawdę bardzo, bardzo się potrafi różnić. Mhm. I mamy teraz w swojej hodowli psy, które pochodzą z różnych linii, totalnie są ze sobą niespokrewnione i naprawdę mają zupełnie inne charaktery. A Holly to był ciężki kaliber i myślę, że trafiłam na ciężkiego psa, trudnego psa, który mnie też na pewno dużo nauczył. Może jakbym miała tą wiedzę, którą mam teraz, może w ogóle nigdy bym nie włączyła jej do hodowli. Nie wiem, co by się stało, jakbym wiedziała wtedy tyle, co wiem teraz. Wiesz co, ja ci absolutnie nie wyrzucam charakteru tego naszego psa, bo tak się z nim zżyłem, że nie wyobrażam sobie, żeby on był grzeczniejszy. No, my jesteśmy już dotarci na tym zasadzie jak twój kumpel, który zawsze cię kopie po nodze. I taką mamy relację. On dobrze wie, że jak idziemy na spacer, to ja musi zostać zdominowany. Bo jeżeli pójdzie z nim Antek, nasz starszy, czy w większości Agnieszka, to on ma takie sztuczki, żeby oszukać, to tego nie zauważysz, już cię nie będzie słuchał. To trzeba bezwzględnie od niego egzekwować komendy. Jak dostaje komendę, to musi ją zrealizować, ale jak idzie, mówisz mu stop, a on się nie zatrzyma, tylko się zatrzyma za trzy kroczki i popatrzy na ciebie, nie zauważysz tego, nie wychwycisz, to już cię nie będzie słuchał. To kto jest alfą w domu? To kogo ma największy respekt? Nie no, ja mam z nim największy kontakt, więc to jest jakby mentalnie mój pies. Ja z nim najwięcej chodzę i najwięcej czasu. Aga go chciała i go kupiła, ale jest twój. Tak? No tak się złożyło niestety. Co jest ciekawe, mamy teraz drugiego pieska z kundelka, nie z kundelka, ze schroniska. Ten pies się praktycznie wszystkiego nauczył sam od jądu. Mam nadzieję, że tych dobrych rzeczy. Właśnie tych dobrych, powiedziałbym, że nawet lepiej się nauczył i lepiej słucha niż ten drugi. Dobrze, że nie nauczył go głupot, bo to by dopiero było. Nie, siadł sobie już na tyłku, uspokoił się, nie ma już problemu ani z agresją, ani z objadaniem mebli, ani z niczym innym. I kurde, tak jak gadaliśmy przed podcastem, że ostatnio coś choruje, jakby teraz mu się coś stało i by, nie daj Boże, zdech, to bym go normalnie wykopał i bym go zabił jeszcze raz za to. Naprawdę. Ale to by, Maćku, nie była jego wina, nawet jeśli tak by się stało. Tak. Kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła, czego on taki duży urósł? Miał być mniejszy przynajmniej z 15 kilo. I nie jest gruby, co ja chciałbym powiedzieć. Nie wiem. Nie potrafię ci odpowiedzieć na to pytanie, ale faktycznie jest duży. Holly też nie jest małą suką, raczej tak. Jest z tych większych Australijczyków, ale on jest wybitnie duży. A co ciekawe, jego tata jest taki kompaktowy. Mhm. Pewnie gdzieś tam dalej w linii. Może pradziadkowie. Okej, jeździsz na wystawy, tam zazwyczaj jaki jest średni rozmiar tych piesków? Jeżeli chodzi o takie konkursy pod nagrody, preferowane są mniejsze pieski czy większe? Bo to, że ponoć bez ogona, to jest jakaś preferencja, nie? U Australijczyków tak, sędziowie wolą, jak te psy nie mają ogonów, one zupełnie inaczej wtedy wyglądają, zupełnie inaczej się prezentują i w stój, i w ruchu, i no i sędziowie preferują takie psy, tym bardziej, że tak jak wcześniej powiedziałam, ta rasa się wywodzi ze Stanów i tam wszystkie psy mają krótkie ogony. Ze Stanów naprawdę ta rasa się wywodzi? Tak. Dlaczego się nazywa owczarek australijski? Bo miały w tym udział psy sprowadzone z Australii, gdzieś tam przyjechały z pasterzami na, nie wiem, czy najpierw do Stanów, czy najpierw do Europy, w każdym razie je kojarzyli z jakimiś psami amerykańskimi, aż uzyskali owczarka australijskiego, właśnie ten typ amerykański, o którym rozmawiamy. Kurczę, zabiłaś mnie teraz. Żyłem w przeświadczeniu, że te psy naganiały takie wielkie stada krów. Może pewnie ich przodkowie tak, myślę, że tak. Bo to jest pewnie jakiś czynnik genetyczny. Nasz pies, gdzie my mieszkamy na wsi, jak pierwszy raz zobaczył krowę, to ją zachodził z każdej strony, obszczekiwał, zaganiał, tak jakby wiedział, co z nią zrobić dalej. I to było takie
naturalne dla tego psa, nie wiem No, dlaczego. gena nie wydubiesz, to jednak jest rasa pasterska, więc one mogą mieć takie zachowania. Nie wszystkie je prezentują, ale w większości tak. Może pomyślał, że to jest jego siostra, bo w sumie kolorami pasowali do siebie Nie identycznie. sądzę, Maciek, żeby tak się pomylił. Kto go tam wie, on jest strasznie uparty. Czy osoba zdecydowana na posiadanie psa z waszej hodowli musi spełniać jakieś warunki? Tak, ja robię bardzo dokładny research. Ja nawet potrafię stalkować sobie potem te osoby gdzieś na Facebooku i Stalkowałaś jądy? Jądu czy was? Nie Naszego, no, no. was znałam. Tam w większym czy mniejszym stopniu, no ale Poza tym ja wrzucam co chwilę filmiki znałam. z nim. No, odpowiedz na pytanie, bo się zgubiłaś. Odnośnie tych Czy spełnionych muszą spełnić? warunków. Tak, no, no tak. Jakie to są To na warunki? pewno nie jest pies dla takiego totalnego laika. I bardzo dużo osób odzywa się do nas i są zainteresowani tym psem tylko przez wzgląd na jego wygląd. No bo jednak to jest rasa charakterystyczna, te kropki się podobają, prawda? Albo jak oczy mają w różnych kolorach. Tak, heterochromatyczne tęczówki to też jest problem. To jest trochę przekleństwo tej rasy, wiesz, bo mamy cztery podstawowe kolory. I na przykład ja mam w skali miesiąca 20 zapytań o takiego psa, z czego 18 osób jest już takich sprecyzowanych i on chce tylko suczkę i właśnie, żeby była w kolorze merle, czyli takim jak jądu. A Ale to jest najlepiej to... Red Merle, to chyba jest taki kolor mniej chętny. Tak, najbardziej lubię te blue merlaki, czyli te niebieskie merle. A jeszcze w ogóle najlepiej, jakby miał jedno niebieskie oczko, bo takich pytań też mnóstwo dostajemy i ja wtedy staram się tłumaczyć, że to nie tylko chodzi o ten wygląd zewnętrzny tego psa, że my też nie jesteśmy fabryką i że my nie możemy na to wpłynąć, na genetykę i zamówić sobie jakichś tam określonych piesków. Ale wracając do Twojego pytania, czy musi spełniać jakieś kryteria taka rodzina? No na pewno musi mieć jakieś pojęcie o tej rasie, musi wiedzieć, z czym łączy się, wiąże się posiadanie takiego psa pasterskiego, bo to jednak jest rasa pasterska pracująca. Ja w ogóle na swojej stronie internetowej mam taką ankietę, żeby tych pytań nie powielać za każdym razem, jak rozmawiam z tymi osobami. Zawsze zachęcam do wypełnienia tej ankiety i tam pytam, czy mieli kiedyś kontakt w ogóle z owczarkiem australijskim, czy poznali gdzieś go na żywo, czy widzieli. No i jak dostaję odpowiedź, że gdzieś tam na przykład w rodzinie mają, albo wcześniej takiego mieli, albo mieli podobnego, ale też pasterskiego psa, to jest już dla mnie dobry omen, że jak już mieli i wiedzą, z czym to się je, to może to się udać. Zdarza się wam sprawdzić warunki bytowania już tak post factum, na przykład po kilku latach, gdzie pies jest w danej rodzinie? Faktycznie mamy taki zapis w umowie, że możemy to sprawdzić i podpisując przyszli nasi odbiorcy, no zgadzają się na ten punkt, natomiast nie, nigdy jeszcze z tego nie skorzystałam i myślę, że nie będę musiała. No jakiś taki dajemy kredyt zaufania i po prostu wierzymy w to, co mówią nam te osoby i co piszą w tych kwestionariuszach. Raczej staramy się w to wierzyć, że tak jest. Raczej ktoś inwestując w takiego psa nie będzie chciał go trzymać na łańcuchu, no bądźmy. Ale miałam też parę takich, Nie, nie, może. nie na łańcuchu, tylko że miałby to być pies mieszkający na zewnątrz, że będzie miał swój kojczyk i swoją budkę, że będzie większą część czasu spędzał na ogrodzie, ale to nie jest pies, który będzie chciał spędzać czas sam na ogrodzie. Czyli, że nie będzie wpuszczany do domu, absolutnie. No, że gdzieś tam, wiesz, od święta. Są rasy, które faktycznie lubią Kaukazy, Podhalany, one tak niekoniecznie lubią być w domu. Tak, ten nasz na przykład, jak jest bardzo zimno, to on woli na zimnie. On w śniegu leży, jemu nigdy nie jest zimno minus 20, to wręcz, no nie wiem, w tym śniegu kopie. Kurde, nigdy się z takim psem nie spotkałem, żeby miał taką odporność. Jest, jak jemu jest za gorąco, to już od razu słychać, że dyszy, że się tam hiperwentyluje, że on chce na zewnątrz. Nasze też lubią być na zewnątrz, chyba bardziej niż w domu, bo tam jest więcej ciekawych rzeczy niż w domu, ale przede wszystkim chcą być z nami, no bo to taki No, pies pies cień. rodzinny bardzo, no. Tu ci się pochwalę. Mi się udało z psem jedną rzecz wynegocjować. Nie wchodzi na łóżko, gdzie śpię.
Ale na wszystkie inne meble wchodzi. Na wszystkie inne wchodzi, zdecydowanie. I... O, ile teraz macie ty piesków? Teraz mamy w domu 5. Jak dużo macie sierści na podłogach i nie tylko? Ja odkurzam nawet 3 razy dziennie, więc... I tak jest pełno, nie? Nie, teraz sytuacja jest opanowana, gorzej właśnie będzie teraz, jak się zrobi cieplej. I jeszcze będą... nie zaczęły się wasze sypać z naszego? Jeszcze coś nie. Już się... Jeszcze nie, ale jak zaczną wymieniać włos, no to będzie na pewno grubo. Kurde, ta sierść, tej sierści jest tak przeraźliwie dużo. Wszystko zapycha, odkurza, czy kółka w krzesłach. No kurde, nieraz ja się budzę i gdzieś nawet w okolicach ust głowy mam tę sierść. Ona lata wszędzie. A przy 5 to nie sądzę, żeby było tak mało, jak mówisz. Odmówiliście kiedykolwiek sprzedaży psa? Tak. Z jakich powodów? Właśnie wspomniałam o tym przed chwilą, pani już z góry przynajmniej się przyznała, powiedziała, że to miałby być pies, który większą część czasu będzie spędzał na ogrodzie i tam będzie właśnie miał swoje miejsce. No i powiedziałam pani, że no, mamy taki zapis w umowie, że nasze psy, no nie chcemy, żeby zostały dodatkiem do ogrodu i żeby gdzieś tam same się błąkały i biegały w jedną i w drugą za każdym samochodem, który przyjeżdża, to nie ta rasa. W ogóle... Żaden pies nie powinien być tak potraktowany, a skoro mogę wybierać i mogę odmówić, no bo to jednak moja hodowla i mogę, no to staram się je umieszczać w domach, gdzie będą pełnoprawnymi członkami rodziny i będą mieszkać ze swoimi ludźmi. Mieszkał, tak. Tak, pies będzie mieszkał ze swoimi ludźmi, to ładnie. Dokładnie tak jest. Jak to im głębiej analizuję, tym bardziej mi się wydaje, że to my jesteśmy dla tego psa, a nie odwrotnie. Czy ktoś chciał kiedyś oddać psa po zakupie? Tak. Miałam jeden taki przypadek. I to nawet był brat twojego Jądu. Nie wiem, ile w tym było prawdy, no ale powiedzmy, że wszystko to, co się dowiedziałam wtedy od właścicieli, że to było prawdziwe. Córeczka była uczulona, okazało się, że jest uczulona na sierść i państwo dość długo podejmowali, dorastali do tej decyzji, że chcą tego psa oddać. Oczywiście skontaktowali się z nami, bo też mają taki zapis w umowie, że jak będą musieli, będą postawieni przed taką decyzją gdzieś zmiany domu temu psu, z różnych przyczyn, to w pierwszej kolejności poinformują nas. I ja znalazłam wspaniały dom dla tego psa. Wspaniały. I już wszystko było dogadane, że nowy właściciel nawet przyjedzie. To była trasa przez pół Polski. Przyjedzie po tego psa, odbierze i w przeddzień właśnie tej całej eskapady oni się rozmyślili. Jak to się rozmyślili? To dziecko przestało mieć alergię? Dobre pytanie. Ja jestem alergikiem. Ja 200 dni w roku mam katar, z tego jestem uczulony na świnkę morską, która mieszka u nas też w domu. I jakoś, że nie wyobrażam sobie oddać tego sierściucha tylko dlatego, że mam alergię. No bardziej, że mnie czasami wkurwia, ale... Wiesz co, państwo powołali się na to, że próbowali wytłumaczyć to swoim dzieciom, bo córeczka tam wtedy miała chyba 5 lat, syn był trochę starszy, ale to jakby nie było małe dzieci i że one... nie widzą tego, i jak tego psa miałoby nagle zabraknąć i nie byli w stanie tego dzieciom wytłumaczyć, więc podjęli rzekomo no walkę o to, żeby ten pies został w domu, jakieś odczulania, cudawianki, więc no więc został. Więc koniec końców został. Jak dana osoba chciałaby posiadać takiego pieska od was, jak wygląda procedura? Albo bezpośrednio od razu przysyłają mi ten kwestionariusz dostępny na stronie, jeśli znajdą stronę i tam sobie odszukają tą zakładkę, albo dzwonią i wtedy też odsyłam ich do tego kwestionariusza, bo to jest jednak dla mnie fajne narzędzie pracy. Co nieco się dowiaduję od razu, mogę sobie zczytać i wiem, czego państwo oczekują od psa, jaki to jest tryb życia, jaki prowadzą. Jaka to jest rodzina, no i jakoś gdzieś tam sobie mogę to w głowie poukładać. Potem jak mam jakieś pytania, to kontaktuję się albo mailowo, albo dzwonię i rozmawiamy.
No jeśli tamta strona jest zainteresowana i wszystkie warunki im odpowiadają z naszej strony tak samo, to wtedy podsyłamy umowę rezerwacyjną. Państwo płacą zaliczkę. Zadatek? Zaliczkę? No, czekają na pieseczkę. Tak, my też czekaliśmy chyba z pół roku. Nie, lepiej chyba. Wy byliście zainteresowani szczeniaczkiem z wcześniejszego miodu? Tak, był ostatni szczeniak, ale on koniec końców, tam ktoś się miał rozmyślać, ale go wziął, więc tak, potem musieliśmy czekać. Nie wiem sytuację. Właśnie jaki to był okres czasu, czy to był pół roku, czy rok, ale na pewno troszkę czekaliśmy na to. Rok, bo to po tej samej mamie, a miod można mieć najczęściej raz w roku, więc to na pewno był rok, na pewno nie krócej. Zatem, jeżeli chodzi o hodowlę, jakie były Twoje oczekiwania, zanim to zaczęłaś, a jak to zweryfikowała rzeczywistość? Po pierwsze, jak kupiłam swojego pierwszego psa, to kupiłam go tak trochę w ciemno. Oczywiście był przebadany, bo podstawową wiedzę o rasie miałam. Znaczy on był przebadany, rodzice miotu byli przebadani, ale jeszcze do końca nie wiedziałam, jak ta rasa ma wyglądać. Co mi się podoba, ja się tego dowiadywałam, jak zaczęłam jeździć na wystawy, jak zaczęłam oglądać inne psy, jak się zagłębiałam w rasę. I mi się wydawało też, że te pierwsze moje trzy mioty, to one są nie wiadomo jak niesamowite i dopiero wiesz, jak z upływem czasu, jak właśnie tak jak ci mówię, jeździłam, oglądałam, to już się ukształtował w mojej głowie typ australijczyka, jakie ja bym chciała hodować psy. No to już wymagało od nas i większego zaangażowania, i większego nakładu finansowego. Więc tak, to trochę zweryfikował to czas i... Okej. Twoim zdaniem idealny Aussie jak powinien wyglądać? Ciężkie pytanie, bo nie wiem, czy teraz powinnam pokazać, czy powinnam opisać. Teraz opisz, a potem wrzucisz mi zdjęcie, to je dodam w podcaście. No więc dobra, idealny Australijczyk dla mnie powinien być kompaktowy. Ani za długi, ani za krótki, ani z małą ilością sierści, ani z za dużą. Powinien mieć ładną, prostą linię górną, czyli plecy. Przedpiersie dość wydatne. Ja bardzo lubię mocne stopy, czyli tą część czaszki, która jest przed kufą, tak zwane czoło. Okay. Mocny stop to znaczy taki bardziej w kącie 90 stopni się zamyka. No na pewno powinien się poprawnie ruszać, bo też teraz na ringach obserwuje się psy, które się ruszają kiepsko. No większość chyba tych cech, których ja szukam u Australijczyka, wymieniłam. Następne. Dobra. Nie wiem, co dalej. Twoje psiaki lubią zabawę z na przykład piłką, frisbee? Moje psy lubią wszystkie możliwości czasu spędzenia z nami, jakie im zaproponuję. Są bardzo plastyczne, wszystko co im zaproponujemy, to jest dla nich ok. Uwielbiają jeździć ze mną do stajni. Dzisiaj na przykład były. Tyle ile ja jeżdżę po placu, tyle Justin biega za mną w kółko, bo to taki synuś mamusi. Ja jeżdżę, on tak biega. Nie podgryza koni? Nie podgryza, ale no jest jeszcze młody, on ma 10 miesięcy. I boję się, że w końcu zarobi, jak podbiegnie za blisko, ale na razie się to nie wydarzyło. Mam nadzieję, że się nie wydarzy. Też konie, na których jeżdżę, no raczej nie brygają, raczej złośliwie gdzieś tam nie celują, żeby... Jeszcze nie powiedziałaś, ten twój koń jest z jakiej rasy? Szlachetna półkrew. Szlachetna SP tak zwana. Taki myślaniec, tak. A wysoki? Wiesz, no to on jeszcze dorośnie. Myślę, że będzie wysoki, bo rodzice byli wysocy. No, 1,70 m w kłębie? Myślę, że może mieć nawet troszkę więcej. To niezłe. Odnośnie jeszcze naszego, bo to pytanie było celowe. Nasz gardzi wszelakimi zabawkami. Możesz mu rzucać piłkę, frisbee, może zraz przyniesie, a potem to ma to daleko gdzieś. Nie lubi się bawić? Nie, kompletnie go to nie interesuje. A lubi się szarpać?
Tak, bardzo. To akurat zdecydowanie, tak samo my mieszkamy pod lasem, jak tylko wyczuje sarnę, albo dzika, albo jakiekolwiek inne zwierzę, to ma oczy takie olbrzymie i dobrze, że wtedy w jakiś sposób jest kontrolowany, bo jak pójdzie, to już by nie wrócił przez kilka godzin. A zdarzyło się już, tak? Tak. Ale wrócił. Wrócić, czy musieliście iść go odłowić do tego lasu? Nie, no zdarzały się w tym roku już takie przypadki, że na wsi suka miała cieczkę, więc nasze pieski notorycznie oba uciekały 3 dni pod rząd i znajdowaliśmy je u sąsiada tam kilometr Ale niżej. Czekaj, przecież Jandu jest wykastrowany. Nie jest. Nie jest wykastrowany? Co ty mówisz? No, nie jest. Dlaczego? Ten drugi jest. Wiesz co? Nie wiem, czego. Mówiąc, czy może jakby go wykastrować, byłby trochę spokojniejszy. Myślę, że zmieniłoby się jego zachowanie i myślę, że pewnie najlepsze. A poza zmianą zachowania, to są jakieś takie czynniki zdrowotne, które by wskazywały na to, że młodego psa powinno się kastrować? No wiesz, na pewno wyciszy to samca, no bo zabraknie tego testosteronu, więc jeśli macie taki problem, który u was się chyba pojawiał właśnie z tą agresją terytorialną, na prawda? Początku, teraz już nie, no. Bo teraz już jakby jest na tyle zdominowany, że każdy ma swoje funkcje w domu, a jego funkcją jest wwożenie młodszego syna na plecach i tak dalej. Aha, no to nie, dobra, to jak sobie radzicie z tym, że on jądra posiada, to i wam to nie przeszkadza? No to... Nie, no ja tak pytam z ciekawości, bo jeżeli on może powiedzieć coś o jakichś typowych chorobach tych psów, czy one mają jakieś problemy na tle genetycznym, bo może w tą stronę powinniśmy pójść. Tak, są to głównie choroby oczne. Jakie? Między innymi zaćma, anomalia oczu koli. Ale możemy je wykluczyć właśnie przez wykonując rodzicom badania genetyczne. No na pewno dysplazje biodrowe i łokciowe. Dysplazje też one mają? Myślałem, że to tylko jest choroba na przykład owczarków niemieckich. Tak, to jest rasa wybitnie predysponowana, natomiast owczarki australijskie też mogą mieć dysplazje. Ale właśnie po to prześwietlamy te nasze psy i kojarzymy je w taki sposób, żeby uniknąć tego problemu. Taką jeszcze charakterystyczną dla rasy, może to nie jest choroba sama w sobie, to jest mutacja genetyczna. Białka transportowego, który transportuje leki i kiedy mamy mutację, mamy nadwrażliwość na bardzo, czy ja wiem, czy bardzo, no na listę związków, których należy unikać. Ale kiedyś tego bardziej się bano w rasie, teraz jednak mamy w weterynarii tak szeroki wachlarz leków, że jeśli nie ten lek, to możemy sobie wybrać bezpieczny, więc na ten moment nawet ta mutacja genu MDR1 nie stanowi problemu. I myślę, że też właściciele nie powinni się tego bać, natomiast powinni być świadomi, że coś takiego może u ich psa wystąpić i trzeba wiedzieć, czego unikać. Na tle innych psów rasowych to i tak jest gatunek, rasa psa, która raczej jest mało chorobita. Myślę, że tak. Myślę, że jest to zdrowa rasa. A one są... Jak długo żyją osi, Australijczyki? Tak wedle Wikipedii około 14 lat. To całkiem długo, porównując do berneńskiego psa pasterskiego, który tam żyje chyba króciutko. No, znacznie krócej. Też jest dużo bardziej chorobliwą rasą od owczarka australijskiego. Dla kogo polecasz Australijczyki, a komu całkowicie odradzasz? Polecam na pewno każdej aktywnej osobie. Zależy też od charakteru tego właściciela, ale może nie na pierwszego psa. Chyba nie poleciłabym osobie, która nigdy wcześniej nie miała nawet w domu rodzinnym psa. Chociaż z drugiej strony musiałabym poznać tę osobę, bo jak się teraz zastanowię, to mam tak samo dużo osób, których owczarek australijski był pierwszym psem i sobie poradzili, jak i tych, dla których owczarek był kolejnym psem i sobie poradzili gorzej, więc też nie można tak generalizować i wrzucać wszystkich do jednego worka.
Ale raczej na pierwszego psa wolałabym nie. A polecasz psie przedszkole dla osób, które mają tego psa jednak jako pierwsze? Tak, pierwszego. Wszystkim. Wszyscy, uważam, że wszyscy powinni iść ze swoim szczeniakiem na szkolenie, przynajmniej to podstawowe. Osoba, która prowadzi taką szkołę dla psów, ona nie wychowa za ciebie psa, ale przynajmniej ukierunkuje cię i pokaże ci, jak to poprawnie robić. I myślę, że każdemu taka szkoła na początek by się przydała. Tak, ja też wybieram się w tym roku, by pewne cechy naszego jądu wyeliminować. To znaczy, jak chodzimy na smyczy, zresztą wysyłałem ci filmiki, to słucha, robi co trzeba i jest okej. Okay. Ale jak mu tylko odepniesz smycz, tyle. Możesz mówić, robić co chcesz, koniec. To żyjesz w swoim świecie, macie daleko w dupie. I już nieraz mi się zdarzało w tym takim zaufaniu do tego swojego psa, przecież ja go kontroluję, jesteśmy na jakiejś łące, 3 kilometry tu nic nie ma, 3 kilometry tu nic nie ma, ja go puszczam, rzucam mu tą piłkę, raz przyniesie, drugi raz już się obraca, jakby mógł i wyciągnął ten środkowy palec, to by mi pokazał ten środkowy palec i dzida w las. No i sobie czekaj, 40 minut, godzinę i wraca później taki zasapany, cały brudny, uwalony wszystkim czym się da, szczęśliwy i przychodzi, przecież jestem. Potrafi tak sobie iść, tak? No, tak. Taką olać cię i sobie na wyprawę, 40 minut, tak się raz ja zauważam, że ten nasz pies ma tą taką cechę, że jemu na tobie nie zależy. Po prostu... To przykro. Tak, ten drugi kundelek, jak idziemy, zawsze na ciebie spogląda. Zawsze. To ten tylko jak spoglądnie, ja widzę, że on się uśmiecha. Dosłownie uśmiecha się i długo. No nieźle, tego mi nie mówiłeś wcześniej. Nie ma się czym chwalić. No tak. Osoby, które będą zdecydowane na zakup Australijczyka, na jaki koszt muszą się teraz nastawiać? To zależy przede wszystkim od skojarzenia, od tego, kto zostanie matką, ojcem, bo można pojechać 100 km dalej do psa reproduktora, a można sprowadzać nasienie zza oceanu, więc tutaj widełki cenowe, jeśli chodzi o krycie, są bardzo duże. No ale zakładając, że mówimy o takim psie, który ma być jedynie członkiem rodziny, wyczekanym, wykochanym i nie będzie to pies gwiazda wystawowa ani do przyszłego użycia w hodowli, to myślę, że trzeba liczyć się z wydatkiem 6 do 9 tysięcy złotych. Okej. Okay. Jak za przyjaciela, to dużo, niedużo. No, wiele ludzi potrafi na wakacje wydać znacznie więcej, więc no, patrząc perspektywicznie pod kątem przyjaciela, który jest w domu, no to mi się wydaje, że to wcale nie jest nie wiadomo jak dużo. A czy wy, jako sprawdzony hodowca, w jakiś sposób możecie walczyć z pseudo-hodowlami, czy kompletnie nie macie na to żadnego wpływu? Zależy, co masz na myśli, mówiąc pseudo-hodowla? Pseudo-hodowla, że matka jest kryta kilka razy w roku, eksploatowana do zera, a na samym końcu, nie wiem, usypiana albo trafia na łańcuch. Chyba takie rzeczy się nie dzieją, żeby były usypiane te suki. No, ale na pewno gdzieś tam śledzisz, czy w telewizji, czy w internecie, dość często zdarzają się te interwencje, że ze skrajnie złych warunków takie psy są zabierane i matki, i szczeniaki gdzieś tam potem są sterylizowane i szuka się im domów, ale my sami jako hodowcy, no, raczej nie mamy takich narzędzi, żeby móc z tym walczyć, no bo jednak w naszym kraju każdy może hodować psy. Jedyną taką prawilną organizacją, która podlega pod światowe FCI, to jest Związek Kynologiczny w Polsce. A poza tym związkiem jest mnóstwo, wiele różnych stowarzyszeń, pod którymi banderolą sobie ludzie hodują pieski i mają do tego prawo. W jaki sposób odbijasz trudy dnia codziennego? W jaki sposób radzisz sobie ze stresem? Piję sobie piwko wieczorem. Nie no, a tak serio to... ja odpoczywam w pracy. Mhm. Mając dwójkę małych dzieci, to ja idę z uśmiechem na twarzy do pracy.
No bo tam są zwierzaki, tam jest w miarę, porównując do warunków domowych, cicho. Więc ja generalnie lubię być w pracy. Kurde, jesteś takim samym pracocholikiem jak ja. Ale to jest niezdrowe, bo tak, wiesz dobrze, jest niedziela wieczór, a jesteśmy w mojej pracy. Ale wiesz co? Lubię też być w stajni i lubię być na wystawach. Sporo takich miejsc, w których lubię być. Ale tak, praca też przynosi mi ulgę. Patrząc ze swojej perspektywy, ja nie wiem, czy ja tak kocham moją pracę. Ja chyba mam taki trochę syndrom sztokholmski, że ja tu muszę być. I jak tu jestem, to w pewnym momencie wszystkie emocje się, wiesz, tak wyciszają. Jest takie, okej, wiem co robić, jestem u siebie, mam to i to. A wracam do domu i jest chaos. Ci moi dwaj gałgany. Tutaj trzeba coś zrobić. Zawsze właśnie z psami trzeba pójść na spacery. Milion robót nieskończonych. Projekty się pięczą, ludzie piszą, trzeba odpisywać. A tutaj jak jestem, to jest takie, okej, herbatę se zrobię. I wiesz, tak. Znam temat, ale zauważ, że też nie powiedziałam, że kocham swoją pracę. Mm-hmm. Bo tam do miłości to tam jeszcze jest trochę, ale odpoczywam tam. No, w porównaniu do tego, co mam w domu, to odpoczywam w pracy. Twój małżonek również pracuje w weterynarii. Czy macie podobne specjalizacje? I czy pracujecie ze sobą? Nie pracujemy ze sobą, ale myślę, że kiedyś do tego dojdzie. Czy mamy podobne specjalizacje? Nie, zupełnie nie. Mój mąż zajmuje się głównie chirurgią. Mhm. Chirurgią, ortopedią, to takie w sumie męskie dziedziny. A ja od kilku lat idę w stronę rozrodu. Też jest to powiązane z tym, co robię z hodowlą psów. I po prostu mi się to podoba i lubię to. Okej. Okay. Jaki masz sposób? Czy może masz jakiś patent na łączenie tak wielu obowiązków? Nie mam, czasami po prostu gonię swój własny ogon i już w ogóle nie wiem, co już zrobiłam, co dopiero mam zrobić, więc czasami się po prostu gubię w tym moim planie. No, staram się to wszystko ogarnąć, no ale to jest frustrujące, nie? Jak masz za mało czasu i za dużo obowiązków i chcesz jeszcze to zrobić dobrze, bo jestem taka troszkę też pedantyczna, wolę nie zrobić wcale, nie zrobić byle jak. Mhm. Jak mam za mało czasu, a chcę coś zrobić, to już jestem zła. To inaczej, jak rozciągasz swoją dobę, żeby jednak dać radę? No, robię kilka rzeczy na raz. A kosztem czego to jest najczęściej? No u mnie snu na przykład. No u mnie snu to nie, no bo ja padam jak mucha. Jak tylko moje dzieci się położą, to my z mężem, jak włączamy jakiś film i zaczynamy oglądać, to my go musimy rozbić na 10 dni. To jest jak w tych memach, że w momencie, w którym odpalasz Netflixa, mija, nie wiem, 30 sekund, to już... Tak? No 10 minut i jest po nas, tak. I budzimy się o godzinie 24 w salonie i wleczemy się wtedy do spać. Nie kosztem snu, nie. Okej, okay, twoje media społecznościowe to zazwyczaj psy i konie i wystawy. A co robisz dla przyjemności takiego? Masz jakieś takie hobby absurdalne? Nie wiem, typu origami, lubisz gotować, nie wiem. No moje hobby to właśnie psy i konie. O, to jest, przypomniało mi się, o co chciałem spytać. Czy ty też uważasz, że jest coś takiego jak koniary, w sensie, że kobiety jeżdżące na koniach, że to jest pewna osobna grupa, która mentalnie się różni zdecydowanie od innych kobiet? Oczywiście, że tak. Ja kiedyś nawet brałam w tym udział. Jest takie forum internetowe, nazywa się Rewolta. Nie wiem, czy tam kiedyś zaglądnąłeś. Tam jest mnóstwo wątków. I jak miałam te 16 czy 17 lat, to za każdym razem, jak na rynek wchodziła nowa kolekcja Eskadrona. Eskadron to taka firma jeździecka produkująca sprzęt jeździecki. Między innymi czapraki. Wiesz, co to czaprak? No, oczywiście. No. Tutaj to wiem. I jak tam wchodziła nowa kolekcja, to był szał. Szał po prostu. To jest niesamowite, w szczególności to widać, jeżeli chodzi o małe dziewczynki, że one poświęcają
ogromną ilość czasu na zaplatanie warkoczy koniom, właśnie idealne czesanie, idealne podkówki, no nie podkówki, tylko te, jak się nazywa, ochraniaczki, tak, tak. skarpety takie. I czaprak musi być pod kolor, tak, ja to wszystko rozumiem. Kiedyś też, tak jak ci mówię, uczestniczyłam w tym i ja też tak robiłam. Mój koń też zawsze musiał wyglądać ładnie. Ale... Bo my jesteśmy kobietami, my lubimy ładne rzeczy, nie? Okej, okay, ale wiesz, dla większości osób niestety koniary i konie śmierdzą. Zdaję sobie sprawę. No mój mąż mi często gęsto tak mówi, jak wrócę ze stajni. Mi to nie przeszkadza, bo byłem wychowany no, praktycznie na wsi, więc to jest dla mnie zapach naturalny, ale bardzo dużo ludzi znam, którym to przeszkadza jednak. Mojej mamie też. Tak. Mojemu tacie też. Widzisz, teraz się okazuje, że całej mojej rodzinie to przeszkadza. Tylko moje dzieci nie mają nic przeciwko, jeszcze są chyba za małe, może dlatego. Ale mój syn bardzo lubi ze mną jeździć do stajni. Lubi karmić konie marchewkami. Miałaś już konie, jak byłaś w ciąży? Miałaś. Tak, tak, tak. Jak konie nie, to... Nie jeździłam w ciąży. Nie, nie, o to mi zakazał. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi to o to, czy te konie wyczuwały to nie, w jakiś sposób. Nie obwąchiwały ci brzucha, nie. Jak na filmach, nie wiem. Nie, ale moje psy też tego nie robiły. Więc wydaje mi się, że jak ktoś gdzieś tam rzuca jakieś zdjęcie, że pies kładzie mu pyszczek na brzuchu, to jest taki chwyt jakiś reklamowy albo... Mi też kładzie nasz pies głowę na brzuchu, a ja mogę być co najwyżej w ciąży spożywczej. No widzisz, więc to... Co gorsza, jednak tarasa psów trochę się ślini. Jednak, trochę się ślini? Tak, jednak trochę z tych fafulaków mu wychodzi, w szczególności jak... Ja coś jem, to od razu rozdziawi tego jęzora i ci kapie gdzieś. No dziwisz się psu. No. Biorąc pod uwagę, że się nie dzielisz, pod tym się względem dziwisz. Ja jestem wstrętny. Ja się staram nie dzielić i staram się, żeby dostawały tylko albo przede wszystkim suchą karmę. Więc no. No to akurat zły mądrze, człowiek. Że nie podjada ze stołu. Tym bardziej, że waży tyle, ile waży Maćku. Więc ale no... nie jest gruby. Krew wrzuca tutaj te zdjęcia. On jest strasznie zbudowany. Tak mówiłaś o tej kracie. On ma bardzo umięśnione łapy i klatę. Ja nie wiem, skąd on jest taki, ale jest. Po dziadziusiu może, wiesz? Teraz tak sobie myślę, że ojciec Holly, pirat, on był taki kawał psa. No. Próbowałem podpiąć go kiedyś do sanek, ale nie chciał ciągnąć. O, a nasza Holly ciągnęła nasze dzieci. Może przez to, że udało mi się wyeliminować odruch ciągnięcia na spacerach. To nie chcę. Chciałeś, to masz. Porozmawiajmy o wystawach. Jak sama wspomniałaś, są to w pewnym stopniu widowiska, albo jak to mówiłaś, parady próżności? Tak mówiłaś? Tak to nazwałam, ale nie uważam, że tak to jest. Co to daje tobie jako hodowcy, a co to daje osobie, która taka jak ja, na przykład hoduję sobie jądu w domu i chciałbym pojechać z psem na wystawę. Co to mi może dać? Na pewno kontakt z innymi osobami, które mają, hodują, czy też posiadają też tą rasę. Fajnie złapać taki kontakt i gdzieś tam się powymieniać jakimiś spostrzeżeniami, czy jakimiś doświadczeniami, to po pierwsze. Po drugie, jeśli chcemy iść w kierunku hodowli psów, to tak jak to powiedziałam wcześniej, fajnie usłyszeć opinię kogoś, kto się na tym zna, kto widzi cechy tego naszego psa, te, które są pozytywne, jak i wady, i potrafi nam je wyłuszczyć, bo sami często tego nie chcemy widzieć albo nie widzimy. A poza tym to jest fajna rozrywka tak naprawdę. A to jest fajna rozrywka też rodzinna. A wy jeździcie tam całą rodziną? Chyba jeszcze nie było takiej wystawy, że byliśmy całą rodziną, ale Borys już był parę razy z nami na wystawie. No chwilę poogląda, a potem się nudzi i zagląda ludziom do namiotów, bo wiesz, jak są te wystawy zewnętrzne, to tam jest pole namiotowe wręcz, więc on tylko potem chodzi i zagląda od jednego do drugiego namiotu i patrzy, co tam jest, więc trzeba za nim biegać, więc to jest trochę problematyczne, ale generalnie dobrze się tam bawi. To, co mnie zawsze ciekawiło, dlaczego tam jest taki restrykcyjnie przestrzegany dress code? Mówisz o handlerach? Osobach, które wystawiają psy? Nie, mi się wydaje, że tam wszyscy są wystrojeni jak nie wiem co. No bo należy ładnie wyglądać z psem. Okay. I pies musi być przygotowany i handler też dobrze, żeby wyglądał ładnie i schludnie. Ty powiedziałaś handler? Handler. Od czego jest ta nazwa? Od handlingu.
hand w rączce. Czyli że trzymasz psa i tak. To się nazywa handler. Handler. Czyli handler to ta osoba. Tak. Okej. Opowiadaj, jak wyglądają takie eventy? Jak to mogą postrzegać osoby obserwujące z zewnątrz, a jak ty jako hodowca? Jak to postrzegają osoby z zewnątrz? Więc ja pamiętam, jak jeszcze byłam dzieckiem i była organizowana jedna w roku wtedy wystawa w Rzeszowie i to było na starym stadionie Resowi. Już od lat tam nie ma tej wystawy, ale ja mam wspaniałe wspomnienia. Jeździliśmy tam z rodzicami i nas wtedy mało interesowało, co się dzieje w samych ringach, no bo w ringach po prostu psy biegają w kółko, potem handlerzy je ustawiają, sędzia je ocenia i zasadniczo dla takich laików to tam nie wiadomo za bardzo, o co tam chodzi. Ale właśnie ja nie rozumiem, jak to psy biegają w kółko. Sędzia zawsze chce ocenić psa, eksterior psa w pozycji stój i chce ocenić go też w ruchu. Dlatego. I to jest jedno kółko, czy takich kółek jest więcej? Różnie, czasami nie potrafi wybrać, który pies się lepiej rusza i czasami macha tak palcem i każe nam biegać przez cztery kółka. Każe? No, dobra, opowiadaj dalej. No ale to jest zasadniczo tyle, no na tym to polega, no wchodzisz z psem na ring. Ty opowiadasz o rzeczach, które są dla ciebie oczywiste, bo je przeżyłaś wiele razy, a dla mnie to jest nowość. I musisz tłumaczyć tak, jak dla osoby, która jest niewidoma, a chce, ma sobie to zwizualizować. Dobra, więc zaczynając od początku, psa trzeba na taką wystawę zarejestrować. Oczywiście to nie za darmo. Czyli trzeba jeszcze zapłacić. Oczywiście, trzeba za to zapłacić, to nie małe pieniądze. A jakie to są koszta? Zależy od klasy, bo klasa baby i puppy, czyli te szczeniaczkowe, zwykle kosztuje troszkę mniej, około 80-90 zł, a wszystkie już wyższe klasy to koszt około 110-130 zł. Zależy też od rangi wystawy, bo mamy rangi dwie, międzynarodową i krajówkę. Na takiej wystawie, jak już zdecydujemy się wystawiać psa, możemy sobie zbierać wnioski. Wnioski liczą się do czempionatu. Jeśli chcemy, żeby nasz pies był czempionem Polski, młodzieżowym czempionem Polski, musi zbierać takie wnioski. Żeby dostać taki wniosek, musi wygrać swoją klasę wiekową. Czyli musi być pierwszy. I o tym decyduje jedna osoba, czy jest jakieś więcej osób? Jeden sędzia. Okej, czyli jest duże pole do tego, że osoby je wybierze jak chce. Tak. Dobra, i dalej. On sobie gdzieś tam wybiera na podstawie swoich kryteriów. Pies staje się czempionem bądź nie. No i co dalej? To znaczy on po takiej jednej wystawie to on się czempionem nie staje, bo on tych wniosków musi sobie uzbierać trzy. Jak to się stanie? Dopiero wtedy odsyłasz wniosek do Głównego Związku Warszawskiego i odsyłają ci certyfikat właśnie, że piesek skończył czempionat i że od dziś jest czempionem Polski. I generalnie w ringach oceniane są różne rasy, bo w jednym ringu jest powiedzmy 5-6 ras, one lecą sobie po kolei, jak ta cała ocena w ringach się skończy, potem są tak zwane finały. Finały odbywają się już potem na jednym wspólnym dużym ringu i tam są oceniane już różne rasy razem. Więc to już dla mnie jest taka totalnie subiektywna ocena sędziego, no bo jak można tak naprawdę, wiele osób się mnie o to pytało, jak tak naprawdę można porównać jamnika do harta afgańskiego, pudla i jeszcze... I pinchera. Tak. No. Więc tutaj chyba sędziowie wybierają psa, który jest taki widowiskowy dla publiczności i robi efekt wow. Jak pies robi efekt wow? Na przykład hart afgański jest takim psem, który jest naprawdę bardzo widowiskowy. Nie wiem, czy wiesz, jak wygląda ten pies. Nie wiem, jak wygląda. Ma bardzo dużo włosa, jest to hart, więc też się bardzo fajnie, płynnie, dość szybko rusza. Pudle, które są w taki też bardzo specyficzny sposób strzyżone. Część ciała jest niemalże naga. Formuje się takie, wiesz, kule tu na łapkach. Musiałbyś sobie zobaczyć. Też jest bardzo widowiskowy. Owczarek australijski też. Też często staje na właśnie bisach.
Wiesz co, owczarek australijski, zanim my go w ogóle mieliśmy, mi się kojarzył z psami, które w cyrkach potrafią skakać, właśnie pies na koniu jedzie. I z tym mi się kojarzył, że to jest taki trochę pies cyrkowy, ale patrząc na naszego, który jak się wdrapie na kanapę, zalegnie, zrobi takie... się zmęczył, tak? To nie widzę tego. To się zmęczył. No, mi się wydaje, że powinny być w tych kręgach oceniane tylko i wyłącznie no, psy jednej rasy, ale to wiadomo, jakby był jeden pies, to co, jeden pies stałby się od razu czempionem? Nie, Maćku, to nie tak. Generalnie na każdej wystawie masz ringi. Tych ringów jest 10. I na każdym ringu masz 5 ras, które wchodzą po kolei. Najpierw są wszystkie owczarki australijskie, potem są na przykład wszystkie border collie i tak dalej, i tak dalej. I pierwszą lokatę w rasie dostaje tylko jeden pies, nazywa się to Best of Breed, tak zwany Bob. I ten Bob dostaje karteczkę z nominacją do tego, żeby wyjść na ring główny. No i wtedy właśnie tam jest oceniana cała ta zbieranina. Oczywiście to też idzie grupami, bo w kynologii rasy się dzielą grupami. Grupa pierwsza, druga, trzecia i tak dalej. Więc najpierw wychodzi grupa pierwsza, czyli tam owczarki i pasterskie. No i stamtąd jest wybierany najlepszy piesek z grupy pierwszej. Potem wychodzi grupa druga, już nie pamiętam, co tam jest drugą. Czyli w pasterskich mogą być w tej grupie jeszcze właśnie inne psy. Tak, tam jest border collie, tam jest polski owczarek, inny berneńczyk, podhalańczyk, tam jest ich sporo. Okay. I kiedy udało się wygrać po raz pierwszy? Z Holly czy z innym psem? Nie, Holly nic nie wygrała. Nie wygrała? Ciekawe dlaczego. Holly nic nie wygrała. No takim naszym największym sukcesem to jest Ferbi, która pojechała na wystawę światową. Jest taka jedna w roku. W każdym roku odbywa się w innym kraju. W tym roku jest na Chorwacji, też się wybieramy. A 2 lata temu była w Czechach, w Brnie. I właśnie wysłałam tam naszą suczkę Ferbi, wtedy w klasie młodzieżowej. I wygrała. Na 24 psy właśnie była pierwsza. No i to jest dla nas duży tytuł, potężny wręcz. Ten tytuł, rozumiem, że też ma przeniesienie marketingowe jakby na całą hodowlę, no bo macie czempiona, możecie dyktować swoje ceny, no więcej ludzi gromadzicie jako, no jako po prostu zainteresowanie psami z rodowodami, takimi czempionami z pełnej krwi. Z krwi i kości się powinno powiedzieć. Dla takiej osoby, która chce sobie kupić i mieć pieska tylko dla siebie, to tak naprawdę ich to nie interesuje, czy matka jest z świata, czy Europy, czy okolic. Natomiast jeśli już zrobimy fajne skojarzenie, to gdzieś tam mamy odbiorców zagranicznych. Świadomych bardziej. Tak, którzy też są psa do hodowli, którzy znają ten rodowód i taki sobie wybrali, taki chcą i właśnie wtedy się do nas odzywają, że są zainteresowani i to też dużo tutaj robią tytuły takich psów. Wspomniałaś o Chorwacji. Łączycie wakacje z wystawami? No nie bardzo. Czyli pojedziesz do tej Chorwacji, zrobisz event i od razu wracasz? Tak, tak. Wiesz co, no bo to jest w kwietniu, w środku tygodnia. No ale nadal to jest masa kilometrów. Nie chciałabyś zostać za 2 dni? Masa kilometrów, ale ja tego w ogóle nie widzę, żeby wejść na wystawę z 2 psami, z 2 małych dzieci. O nie, no tam by Maćku był cyrk. Nie, w ogóle dzieci na taką dużą wystawę to musiałyby jechać z dodatkowo jakimś opiekunem. Rozumiem, że właśnie musicie jechać, nie możecie polecieć, albo nieopłacalne byłoby. Nie byłoby to opłacalne, bo to trzeba wziąć, wiesz, psy, klatki, stół. Zwierzaki też swoje paszporty chyba muszą mieć, no, tak? Pewnie, że tak. Pogadajmy sobie teraz chwilkę o tatuażach. Dobrze? Dobrze. Cieszę się bardzo. Jak zaczęła się twoja przygoda z tatuażem? Nie odpowiem ci na to pytanie, nie dlatego, że nie chcę, tylko nie pamiętam. To kiedy to było? Nie mam zielonego pojęcia. Na pewno ty mi zrobiłeś ten tatuaż. Tutaj mam takie ładne piórko. W ogóle muszę z nim chyba tutaj przyjść, bo tak mi... Bo ma już dużo lat. Ma dużo lat i troszkę się odbarwił. Więc na pewno się pojawię. To piórko? Nie wiem, jak ja wymyślałam to piórko.
Ale jeśli chcesz zapytać, czy to coś miało znaczyć, albo czy te moje tatuaże mają związek z jakimiś wydarzeniami w moim życiu, to nie. One są po prostu ładne i bardzo się cieszę, że je mam. Z tymi pierwszymi tatuażami to jest bardzo ciekawe, bo można podzielić ludzi na dwie grupy. Albo takich, którzy sprawdzają wszystko, obsesyjnie. Milion postów, milion zdjęć, nie mogą się na nic zdecydować, i na taką grupę, którzy przychodzą i robią to. I już, jest załatwiony cały temat. Bardziej się zastanawiam, w którą stronę u Ciebie. No to pióro, to pamiętam, że ja Ci to piórko podesłałam, jakieś znalezione z internetu. Powiedziałam, że chcę takie, ja chcę koniecznie takie. A Ty mi mówisz, że Ty mi takiego nie zrobisz, bo to będzie plagiat. No jak mi nie zrobi, jak ja chcę takie. Autorskie. No, ale wiem, że wtedy narysowałaś mi swoje i też mi się bardzo podobało i do tej pory mi się podoba. I tak samo było z tymi kwiatkami. Ja Ci pokazuję co innego, a Ty mi w ogóle podsyłasz co innego. I to jeszcze dzień przed sesją i ja robię takie, jak to? Jak to nie będzie takie, jak ja chciałam? Ale wiesz co, zawsze finalnie mi się podobają. Tak, bo... Zawsze te dwa razy, bo mam tylko dwa tatuaże. To i tak o dwa więcej niż nic. A na tym etapie jesteś w stanie już wychwycić, jaki styl preferujesz? Czy to jest tego za mało, żebyś wiedziała, co cię w tym tatuażu gdzieś tam rajcuje? Wiesz co, ostatnio sobie myślałam, że zrobię sobie tych kwiatków więcej i że chyba dodam jakiś kolor. Piękna decyzja. Bałam się tego, bałam się bardzo koloru, ale ostatnio stwierdziłam, że może. Myślę, że tak, myślę, że następny będzie kolorowy i nie wiem, czy tego mi troszkę nie podkolorujesz. Okej, okay. Da się zrobić, bo on taki jest ażurowy, ma dużo wolnych przestrzeni, więc jest taka opcja zdecydowanie. Myślałaś o wytatuowaniu kiedyś sobie jakiegoś zwierzaka? Zwierzaka nie, ale myślałam o wytatuowaniu sobie pierwszych literek imion moich dzieci. W takim krzyżyku, z takimi strzałkami, jak logo Kaigo. Okej. Okay. Na pewno kojarzysz Kaigo. Nie mam pojęcia. Nie? No to kiedyś Ci pokażę. Dobrze. Ja to bym widział Ciebie z takim tatuażem w stylu właśnie szkicowym, kreskówkowym, dziewczynki małej, uśmiechniętej, która ciągnie jakieś zwierzę niebezpieczne w stylu oposa za rękę z napisem: mamo, przyprowadziłam kotka. To by pasowało do Ciebie. Do mnie? Kreskówkowy? Przynajmniej jeżeli chodzi o to, co opowiadałaś. A podejrzewam, że byłaś taką dziewczynką, albo zweryfikuj, czy byłaś taką dziewczynką, która przyprowadzała do domu zwierzątka, które niekoniecznie powinnaś przyprowadzić? Oczywiście. O matko, jak ja mam historię z tymi swoimi zwierzątkami. Pamiętam, jak kiedyś sobie kupiłam królika. Zaniosłam 50 zł do zoologa, wróciłam z królikiem. Oczywiście awantura, na 100 fajerek, tragedia. Dziecko przyniosło królika, co z tym królikiem teraz zrobić? Nie, moja mama była wściekła na mnie. I wiesz, co się wydarzyło? Po ponad roku ten królik mi zdechł. Ja sobie myślę, kurde, to po mnie, to ona się nie zgodzi na drugiego królika. Jak to zrobić? I tamten był czarny, no to i taką białą krawatkę. Ja przeleciałam wtedy wszystkie sklepy zoologiczne w Rzeszowie, żeby znaleźć podobnego królika. I znalazłam podobnego, nie identycznego, ale był podobny. Tylko ten mój pierwszy był taki czarny, faktycznie czarny jak smoła, a ten drugi był czarny i miał taki srebrny nalot tutaj na plecach. No i przytargałam tego królika, bo to ja to szybko zrobiłam, wiesz, jeden mi pata, ja już następnego dnia byłam z drugim. No i mieszkał tam ze mną parę tygodni i tak kiedyś moja mama... A co ten królik taki, jakiś taki szary się zrobił? Mówię, Jezu, mamo, ale ty jesteś w ogóle ignorantką, ty się w ogóle nie znasz, one tak zmieniają sierść w zależności od pory roku. No, dobra. Ja się tam przyznałam dopiero po latach, że ja w ogóle podmieniłam te zwierzaki. Czyli mama do samego końca nie wiedziała, dopiero się dowiedziała, tak mówisz, lata później. Tak, teraz opowiada tą historię gdzieś tam na imprezach rodzinnych i teraz się z tego śmieje. Wtedy by się pewnie nie śmiała, na szczęście się nie dowiedziała. Było jeszcze coś takiego? A ciągle coś przynosiłam. Przynosiłam myszy, chomiki. Ale chyba nie takie polne, nie? Nie, takie z zoologicznego. Co ja to jeszcze miałam? Przyniosłam kiedyś kota, zrobiłam mu domek pod iglakami u nas w ogrodzie. Kota? Tak. I jak w końcu przyznałam się mamie, że mam takiego kotka,
i czy możemy go zatrzymać, to się nie zgodziła i musiałam chodzić po całym osiedlu i proponować, czy nie chcieliby Państwo przygarnąć takiego kotka. I znalazłam mu dom, ale było mi strasznie przykro. Tak, ludzie dzielą się na wielkodusznych i okrutnych. W tamtym roku mieliśmy sytuację, gdzie aż 400-500 metrów po linii prostej od naszego domu przy samej drodze były wywalone trzy kociaki. No to nie było takiej opcji, że gdzieś matka kotka je zostawiła, bo przy samej drogi były walnięte. No widać, że głodne. Wtedy dzięki uprzejmości twojego męża gdzieś udało się znaleźć kontakt do fundacji, jak ona się nazywa, Felineus. Tak, gdzie dostałem informację, że dosłownie dzień później kotki już miały kocią mamę i chyba się skończyło to dobrze. No ale my mieszkamy w takim feralnym miejscu, że non stop nam ktoś coś wywala. W tym roku też mieliśmy wywalonego psa koło domu. Koniec końców znalazł się właściciel. Też to było dość dziwne, bo dopiero jak ja wrzuciłem wszędzie, gdzie tylko dałem radę, posty, nawet schronisko w Bóg-Chwale to udostępniło, to o dziwo się znaleźli właściciele, tylko że ja nie podawałem nigdzie swojego adresu, wiesz? I przyszli, zaczęli się coś tłumaczyć. Ja spytałem, czy ten pies lubi jeździć samochodem, bo się pchał do auta. Nie, w życiu ten samochód nie jeździ, ten pies nie jeździł autem. Ale jak otworzyli tylko drzwi, to pies pierwsze co zrobił, to wszedł do auta. Także no taka dziwna historia. To w końcu to byli jego prawowici właściciele, czy nie? Nie, no to byli na pewno jego właściciele, bo pies ewidentnie do nich lgnął. Także to zdecydowanie. A ja mi się nie uśmiechało psa trzymać, który przyszedł i od razu zagarnął sobie taras. I na tym tarasie zrobił się terytorialny, rozumiesz? Po jednym dniu. Więc no wtedy no to by był problem. Zdecydowanie to by był problem. No ale jak się chciało mieszkać pod lasem, to się tak ma, nie? No zresztą ty też teraz mieszkasz pod lasem. Ale nie tak bardzo blisko jak ty. My troszkę mamy do tego lasu, ale też blisko. I u was jest zdecydowanie więcej domów. No tak. Konia tam nie może trzymać? Nie masz tyle miejsca? Nie, to jest kupa roboty z takim koniem. A ja wiem, zdecydowanie wiem. Planujesz kolejne tatuaże oprócz powiększenia tej ręki? Na razie zacznę od tego, bo przecież wybieram się na ten tatuaż już ponad rok. I się długo nie wybierze, znając ciebie i znając to, jak długo się umawialiśmy na podcast. Wybiorę. A co lubisz w tatuażach? No ja to traktuję po prostu jako ozdobę. No jednym się to podoba, innym nie. Na przykład no, moja teściowa mówi, że to jest brzydkie i że to jest szpecenie siebie. No ale na pewno to znasz. Wiele osób tak uważa. No mi się to podoba. Pracując w klinice weterynarii miałaś jakieś sytuacje niefajne związane z tatuażem? A może pozytywne? Też nie. A myślę, że teraz no, mamy XXI wiek i tatuaż to nie jest nic takiego niesamowitego. Myślę, że bardzo wiele osób teraz jest wytatuowanych. Poza tym wydaje mi się, że teraz większą oryginalnością jest nie mieć tatuażu, niż go mieć. No właśnie, więc nic niesamowitego już nie robi. A jak ty znosiłaś ból? Boli cię ten tatuaż, czy cię nie bolał? No przypominasz sobie, żeby mnie bolał jakoś bardzo? Żebym piszczała strasznie. Nie, no coś tam kazałam się tutaj smarować lignokainą, ale poza tym chyba... Chyba było ok. Nie byłam jakimś fatalnym klientem. Czy są jakieś takie rzeczy, które podczas tatuowania wychwyciłaś i cię wkurzają, czy raczej ten zabieg, nazwijmy go, chcesz ograniczyć, żeby był jak najkrótszy, jak się da zrobić, skończyć i zapomnieć? Nie, te, no bo przez ten pierwsze, ile ty mi robiłeś ten tatuaż? 3 godziny? Mogłeś mi robić go 3 godziny? Mogłem. No to myślę, że tak, pierwsze 45 minut to dla mnie było taki przyjemny ból nawet. Tak? To dopiero później robiło się gorzej im dłużej. Próbuję sobie... A słyszałam, że kolorowe bolo bardziej. Od Michała. Nie, go nic nie bolało. Nic go nie bolało. Nic go nie bolało. Wiesz co? Kłamał w domu.
Z tatuażami kolorowymi jest taka sytuacja, że to tak jakbyś chciała zrobić, załóżmy, mamy przedramię i robiąc tatuaż cieniowany, czarno-szary, tak jak jest u ciebie, to tylko niektóre elementy na skórze są pokryte barwnikiem. A przy tatuażu kolorowym to tak jakby ta cała powierzchnia byłaby na czarno, na blachę, taki solidny kolor. Z tym, że przez to, że to są różne kolory, to nie widać, że tych ukłuć i tego zniszczenia skóry jest tak dużo. Tatuaż kolorowy zawsze się będzie troszkę gorzej goił i zawsze będzie czasowo dużo bardziej konsumpcyjny. No i co najważniejsze, będzie bolał bardziej. No niestety nic z tym nie zrobisz. Poza tym ja preferuję tatuaż kolorowy, bo mi się bardziej podoba. Ale jest odważniejszy, prawda? Nie, to jest kwestia odwagi. Odwagą to jest, powiedzmy, wyjść poza takich społecznych więzów, gdzie, nie wiem, jesteś w środowisku takiego jakimś skrajnym jakiejkolwiek wiary, w której nie można się tatuować. I tam najmniejszy tatuaż już jest właśnie formą jakiejś wydobycia z siebie wolności. A jak my żyjemy sobie na co dzień, to tatuaż to jest... A ja jeszcze kiedyś się zastanawiałam nad tym, jakby on był kolorowy, czy on będzie spójny z każdym moim outfitem. Mając te czerwone kwiatki... O, chyba w tym wypadku lepiej, żeby był czarny. No właśnie. Bo kobiety to są kolorowe sroki. A to tylko ja zaobserwowałam, że może być taki problem, czy ty już wcześniej się z tym spotykałeś? Wiesz co, nigdy nie byłem kobietą, także trudno mi to zweryfikować. Jak widzisz, większość moich rzeczy... Czy kiedyś ci otwarcie o tym powiedziała jakaś kobieta, którą tatuowałeś, tak. Że... A ciekawe, czy to mi będzie pasowało to... Myślę, że wielokrotnie. Tak? Bo sam... To raczej panie, jeżeli mówimy to o paniach, które w szczególności tatuują sobie łydki, no to przynoszą ze sobą na przykład szpilki. Bo tatuaż ma dobrze wyglądać w szpilce. Serio. Nie no, jest to jasne dla mnie. Tak? To tylko dla mnie to nie było takie znowu. Też bym pewnie przyszła z butami. Też bym pewnie przyszła z butami, jakbym chciała mieć tatuaż na łydce. To ja bym nie przyszedł. Mam tatuaże na łydkach, a jakoś w szpilkach nie przyszedłem. Ciekawe dlaczego. Prowadzicie media społecznościowe, czy ty prowadzisz te media społecznościowe? Jak myślisz? Że ty. Gdzie was można znaleźć i na jakich platformach? Mamy stronę internetową hodowli, mamy Instagrama. I w sumie to wszystko, co posiadamy. Mhm. Wiesz, ja bym nawet chciała korzystać z TikToka czy jakiegoś Snapchata, ale już nie bardzo umiem. Ogólnie teraz jest chyba taka najlepszy czas na rozwijanie się pod kątem wideo. Wideo się liczy najbardziej, no zdjęcie coraz mniej. No dlatego jest dostęp do rolek chociażby. Mhm. Coś byś chciałaś od siebie tak na koniec? Nie, chyba już o wszystkim, wszystkie tematy poruszyliśmy. Dobrze, to ja to tak podsumuję. Troszkę ta rozmowa była chaotyczna, ale to ze względu na to, że ja tak skakałem z wątku na wątek, przepraszam bardzo. Bardzo mi się podobało. Mam nadzieję, że cię nie obraziłem, że ponarzekałem troszkę na naszego psa, ale to chyba bardziej moja wina niż wasza. Nie no, słuchaj. Różne są charaktery, różne są typy. Co gorsza... Czasami mam takie prześwity, że może jeszcze bym wziął drugiego Australijczyka. Natomiast... Ale potem twój idzie w las i nie wraca 45 minut. Tak, i sobie przypominam, że mam dwoje dzieci, i dwa psy, dwa koty, świnkę morską, kredyt i firmę na głowie. Czekaj, dwa psy, dwa koty, tak? Świnkę morską. Mhm. To trochę masz tego Kiedyś były dwie świnki morskie, ale jedna już poszła do krainy wiecznych świn. A to są głośne zwierzaki. Jak wy sobie radzicie z nocami z nimi? Więc to ogólnie, tak jak wspomniałem wcześniej, staram się nie zbliżać, bo jestem uczulony na nią. Żadna inna sierści nie uczula, tylko świnkowa? Tylko świnkowa i to okazało się w momencie, kiedy trzeba było obciąć paznokcie. Wziąłem sobie tą świnkę na przedramię i mi się zrobiło gorąco po prostu w rękę. Jak tylko ją odjąłem, to aż mi się bąble porobiły na przedramieniu. Tak mnie ta ręka swędziała, jakby mnie... żywym ogniem ktoś poparzył, więc raczej... A dzieci? Dzieci nie mają? Nie, nikt nie ma, tylko ja. No, no ja jej nie muszę dotykać, to nie moja świnka. Znaczy, świnka jest Antka.
No dobra, co mieliśmy powiedzieć, to powiedzieliśmy. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję za zaproszenie. Moim też. I Państwa gościem była Patrycja Magda Sęp. Epic, jak się nazywa, Stride? No to nie wiesz, z jakiej hodowli masz psa. No wiem, no już zepsułaś, teraz muszę powiedzieć jeszcze raz. To było Epic, Stride i coś tam było dalej. Hodowla owczarków australijskich. Nic tam więcej nie ma. A to powiem bez tego. Moim Państwa gościem była Patrycja Magda Sęp. Dziękuję bardzo. Dziękuję.